Lubańska Orkiestra Reprezentacji. Proszę Państwa. Panie, Panowie, Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Lubaniu na złotym jubileuszu samych swoich, czyli 50 lat komedii wszechczasów. Jak to się stało, że spotykamy się z samymi swoimi właśnie w Lubaniu? Dlaczego Lubań? Skąd Lubań? Pozwólcie Państwo na kilka słów wstępu właśnie, jak doszło do tego dzisiejszego naszego miłego spotkania. Wszystko zaczęło się w roku ubiegłym, 2016, w Brwinowie. Brwinów pod Warszawą, piękne, malownicze miasteczko. Tam, Szanowni Państwo, Rada Miasta ogłosiła rok 2016 rokiem Wacława Kowalskiego. Z racji tego, że aktor mieszkał tam przez 35 lat. I kiedy odbywały się szczególne wydarzenia jubileuszowe, kiedy odbywały się wydarzenia, ponieważ to był rok stulecia urodzin aktora, zrodził się pomysł, a może by tak tego Wacława Kowalskiego przywieźć troszkę do Lubania i pokazać mieszkańcom Lubania, bo wszyscy kojarzymy Wacława Kowalskiego z doskonałej roli w filmie Sami Swoi, Nie Ma Mocnych, Kochaj albo Rzuć. Większość z Państwa kojarzy Wacława Kowalskiego z serialem Dom, ale tak naprawdę pan Wacław Kowalski zagrał w ponad 100 filmach. I to wydarzenie z Brwinowa tak na dobry początek zainaugurowało to nasze dzisiejsze wydarzenie. Próbowaliśmy nawiązać kontakt, udało się. Bardzo chętnie do współpracy włączył się pan Waldemar Matuszewski, który jest dzisiaj razem z nami. Udzielił nam wskazówek, powiedział, doradził, jak to zrobić, jak to przygotować. I w pierwszej wersji plan był taki, że zrobimy wystawę, może prelekcję, może spotkanie poświęcone właśnie Wacławowi Kowalskiemu. Tymczasem w gronie samych swoich, którzy tutaj dzisiaj są razem z nami, pojawiła się ta informacja, rozmawialiśmy o tym, że jesienią 2017 roku planujemy takie wydarzenie i sami swoi zaczęli podpowiadać, no to zróbmy też 50-lecie filmu, ponieważ idealnie Wacław Kowalski do tego wydarzenia pasuje. Powiem szczerze, blady strach na mnie padł, jak usłyszałem 50 lat filmu Sami Swoi, ponieważ przygotować jubileusz tak kultowej komedii to prawdziwe wyzwanie. Ale oczywiście, jak to Sami Swoi, w naszej rodzinie Sami Swoi, dużo ciepłych słów, dużo wsparcia, dużo pomocy. No i udało się. Spotykamy się dzisiaj właśnie na uroczystości pięknego jubileuszu, pół wieku samych swoich. Jeszcze powiem Państwu taką rzecz, jak rozmawiałem z mieszkańcami Lubania, powiedzieli mi, no tak, ale to, co w samych swoich, to też jest nasza historia. Bo myśmy też, jadąc tutaj z Kresów Wschodnich, jechali tym pociągiem, przyjechaliśmy tutaj na ziemię odzyskane i budowaliśmy tą Polskę, relacje pomiędzy naszymi sąsiadami, Niemcami, Polakami, tak jak było to przedstawione w komedii Sylwestra Chęcińskiego. I tak, Szanowni Państwo, się stało. Dostaliśmy zielone światło od reżysera, żeby takie wydarzenie w Lubaniu zorganizować. I tyle tytułem wstępu. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego spotykamy się tutaj w Lubaniu, ale o tym powiemy za chwilkę. Pozwólcie Państwo, że przywitamy znamienitych gości, którzy pojawili się dzisiaj w Lubaniu. W sposób szczególny, z ogromną radością, z wielkim wzruszeniem i drącym głosem witam reżysera filmu Sami Swoi, pana Sylwestra Chęcińskiego. Jest z nami twórca roli Wity Pawlaka, pan Jerzy Janeczek. Bardzo ciepło, po raz pierwszy w Lubaniu, autora pierwszej i jedynej jak dotychczas książki poświęconej kulisom filmu Sami Swoi, pana Dariusza Koźlenia. Bardzo serdecznie witam rodzinę samych swoich, czyli organizatorów wydarzeń kulturalno-rozrywkowych związanych z filmem Sami Swoi. Witam organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych Sami Swoi w Lubomierzu, na czele z panią prezes Stowarzyszenia Miłośników Filmów Komediowych, panią Jadwigą Sienicz.
Witam bardzo serdecznie organizatorów festynu Sami Swoich w Dobrzykowicach pod Wrocławiem, gdzie do dzisiaj stoją domy Gargula i Pawlaka na czele z panią Haliną Popiołek. Witamy w Lubaniu po kilkunastu, nawet kilkudziesięciu latach przerwy. On tutaj bywał, jak był jeszcze dzieckiem, przyjeżdżał na kolonie, szanowni państwo, do Lubania. Właściciel i twórca jedynego w Polsce prywatnego muzeum samych swoich, pan Edward Masłowski z Goskowic. Witamy serdecznie. Ponownie w Lubaniu. Jest z nami twórca i administrator oficjalnej strony internetowej poświęcony filmom Sami Swoich, Nie ma mocnych oraz Słuchaj albo rzuć, pan Wiesław Makulski. Witamy się szybko. Przyjechał z dalekiego Wielka Podlaskiego, szanowni państwo. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela miasta Dwinów, reżysera, wieloletniego dyrektora artystycznego teatru w Poznaniu i Zielonej Górze, współtwórcę filmu Wacław Warski, mieszkaniec Dwinowa, pana Waldemara Makuszewskiego. Jest z nami jeden z największych miłośników filmu Sami Swoi, który o filmie wie prawie wszystko, który osobiście odwiedził większość miejsc, w których film był realizowany. Jak zawsze w oryginalnym stroju i doskonałym humorze, Wojciech Serebiński. Witam bardzo serdecznie gospodarza miasta, burmistrza Lubania, pana Arkadiusza Słowińskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta Lubań, pana Jana Hofbauera. Witamy przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Lubaniu w osobie członka Zarządu Powiatu, pana Konrada Rowskiego. Szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie dokumentalistów wydarzeń związanych z filmem Sami Swoi w osobach pani Jolanta Życińskich z dalekiego Gdańska, który tutaj jest na nami, go widziałem. Witamy pana Ryszarda Widze z Sierakowa Wielkopolskiego. Też jest. Witamy serdecznie. Jest z nami pan Ireneusz Błędowski z Jeleniej Góry. Witamy i pozdrawiam. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli sponsorów, dzięki którym mógł się odbyć dzisiejszy jubileusz. Brawo za sponsorów. Tak jest. Są z nami, szanowni państwo, patroni medialni, którzy objęli honorowy patronat wydarzeniem. Telewizja Łużyce, Telewizja Bogatynia, Muzyczne Radio, Gość Niedzielny oraz Dwutygodnik Ziemia Lubańska. No szanowni państwo, w sposób najserdeczniej jak potrafię. Cieszę się, że jesteście państwo z nami. To dzisiejsze sobotnie popołudnie zdecydowaliście się z nami spędzić. Witam serdecznie mieszkańców Lubania. No i oczywiście witamy Lubańską Orkiestrę Reprezentacyjną pod batutą Andrzeja Tomasza Drozdowicza, która zapewni nam oprawę muzyczną dzisiejszego jubileuszu. Kiedy żeśmy organizowali wydarzenie, przyszedł do mnie pan Andrzej, mówi, no jak Sami Swoi, bez nas? Przecież my 17 lat już w Lubomierzu gramy na festiwalu, to musimy zagrać w Lubaniu. Także jeszcze raz, Lubańska Orkiestra Reprezentacyjna. Dzisiejsze nasze spotkanie, czyli 50 lat komedii Wszechczasów, zostało podzielone na kilka części, w której będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi, oczywiście o filmie Sami Swoi. Jako pierwszy zapraszam na scenę pana Dariusza Koźlenko. Zapraszamy serdecznie. Pan Dariusz Koźlenko, reportażysta związany z takimi tytułami jak Ozon, Dziennik Newsweek, Miłość Sportów Ekstremalnych, latał na szybowcach, skakał ze spadochronów, był na wyprawie w Himalajach w 2003 roku,
pojechał jako korespondent na wojnę do Iraku, współautor książek Leo Zawodowiec jako Benhaker odmienił Polaków, publikuje w tygodniku Polityka oraz Plusie i Minusie i dodatku Rzeczypospolitej. No i szanowni Państwo, jest autorem fenomenalnej książki Sami Swoi za kulisami komedii Wszechczasów. Panie Dariuszu, przez blisko 50 lat powstało wiele artykułów, powstały filmy dokumentalne mówiące